Ja jestem Paweł Malinowski i dziś zabiorę was na zakupy do Biedronki albo Lidla. Lidla, Biedronki, Lidl, Biedronka? Nie wiem co wybrać! A później cofniemy się w przeszłość. Wow! O nie. Czy to dochodzi z mojego brzucha? Zaraz wracam. Oho, ale ulga, dobra, już jestem. Przebrałem się lekko, ale chyba nie myślicie, że pójdę tak ubrany. Okej, jestem gotowy na powrót. Puparus! Kto pamięta Puparus? Pisze w komentarzu kubka albo inny ciekawy komentarz. A teraz chodźcie, chodźcie biegiem do Biedronki. Tim, 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 tim. Tak, tutaj w Biedronce kupimy właśnie Puparus. Tylko trzeba je znaleźć, są schowane za papierem toaletowym. Na szczęście mam specjalną broń. Są to przepychaczki do toalety z Ikea. Mam co chciałem, wracamy i otwieramy. Okej, tym oto narzędziem udało mi się zdobyć takie piękne produkty. Zacznę od takiej toalety pięknej niebieskiej. Paweł, Paweł, będę mógł też otworzyć? Chomik, oczywiście, że będziesz mógł, ale najpierw ja otworzę, okej? Dobra, Paweł, a później ja. Tylko jak to otworzyć? Otwieraj się, halo, abrakadabra. Mam pomysł, Paweł, mam pomysł. Serio jaki? Szalony, ale spodoba ci się, uwierz mi. Patrzcie teraz. Zaraz się otworzy, spokojnie. Chomik, co ty robisz? Co ty tam trzymasz w łapie? Ej, to zapalniczka, chomik, nie, stój! O, kurczę, a, ale gorące, chomik! Myślę, że normalne metody są lepsze niż jakieś takie zapalniczkowe, bo jeszcze wiecie, no, można zrobić pożar na przykład, a tego byśmy nie chcieli, prawda? Okej, i udało się, chyba tak, mam nadzieję, wow! Nic nie wybuchło, nic nie spłonęło. Pamiętaj o łapce w górę, dziękuję bardzo. Mamy piękną muszlę klozetową, w której czeka na nas. Paweł, żeby go uwolnić, musisz najpierw przeciąć takie linki. Dobra, wszystko zrobiłem i sprawdźmy teraz, kto tutaj jest tak piękny. Ale ładny. Ej, on ma ogon, to jest chyba taka hybryda pandy z jednorożcem. A nie, nie, nie ma rogu, sorry. Ale prawdziwe skarby kryją się tutaj w środku. Trzeba te saszetki zanurzyć w wodzie, aby dowiedzieć się, co będzie w środku. Okej, teraz wyrywamy szczotkę razem z kafelkami. Raz, dwa, trzy. Zamieszamy, zamieszamy. Jakiś tutaj glut się z tego zrobił. O, mamy pierwszą, mamy drugą. Co to jest? To jest kisiel? Mam to zjeść? Nie jedz tego, Paweł! To toksyczne! Serio, zrobił nam się tutaj niezły kisiel, a ja potrzebuję wyciągnąć te trzy pierdółki, które są dołączone. Fuj, to wygląda jak glony, glony w morzu. I ostatnie, to chyba hot dog. Po oczyszczeniu z farfocli mamy trzech takich gagatków, które zaraz połknie ten typek, aby później zrobić cykl życia i śmierci, czyli zdefekować. Proszę bardzo, to pierwsze. Oj, jedno mi danie wpadło bezpośrednio do kibla, no trudno. Oto drugie twoje danie. I co teraz? Teraz będę jadł. Okej, maszyna losująca jest pusta, zobaczmy co jest w środku. Co tam jest? Świnka Peppa? Co ty tutaj robisz? Ej ty, Puparus! Gadaj skąd, wziąłeś świnkę Pepę? Nie wiem skąd się to wzięło, jadłem bekon. Dziwna sprawa. Dobra Paweł, otwieraj drugiego Puparusa. Może tam coś będzie ciekawego. Nie chomik, nie mogę otworzyć drugiego Puparusa, zanim ten nie wykupka z siebie wszystkich trzech dań, które przed chwilą zjadł. Taka jest zasada działania tej zabawki. To będzie trudne, chyba mam zatwardzenie. Niemożliwe, dawaj, dawaj, nie udawaj. O nie, sam wpadłeś do toalety! Drodzy widzowie, pochłonął go wir, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ha, 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 ha. Otwieramy kolejnego. Dobra, to może przyjrzymy się temu wielkiemu zestawowi, który ma aż 3 gniotki i 10 saszetek z klocem. W sensie z jedzeniem. Ale ładny, piękny, jest taki niebieski, z taką... I to jest jednorożec. Wreszcie trafiłem jednorożca. No tego widzieliście przed chwilą i jest tak. Taki różowy też jednorożce. To są wszystko jednorożce. Wyłazić. Nie chcą wyjść.
Ale się tutaj bałagan zrobił, wszystko porozrzucane. Wow, ej, co to jest? Co to, kim ty jesteś? Co jest grane? Paweł, jestem czekoladowym syrenem. Przyniosłem dla ciebie pojemnik, na którym możesz poukładać wszystkie rzeczy, które znalazłeś w tym odcinku. Pamiętaj, aby zachować porządek i układać je alfabetycznie. Do zobaczenia. Po pierwsze, nie wiem co to alfabet, a po drugie, fajna szafka. Ułożę w takim razie wszystkie jedzonka tak jak kazał syren, no ale nie alfabetycznie. Okej, będę je układał bardzo precyzyjnie. Wziąłem specjalnie pęcetę do tego, oby nikt mi nie przeszkodził. Pięknie, dobrze. Oj, tak nie mogę złapać. Okej, super. Dobrze ci idzie, Paweł. Tak, świetnie ci idzie, Paweł. Jest idealnie, został mi tylko ostatni. Piękna mafinka, zaraz cię położę tutaj na... O, tak, oby nikt mi nie przeszkodził. Chomik świr! O, nie, chomik! Układałem to cały dzień! Okej, puparusy, pora wycisnąć z was nagrodę! Nie wiem, co tam skrywacie, ale już mi raz siadać na kibel! Okej, let's go! Dawaj, nie udawaj! Dobrze, wiemy, że coś tam skrywasz! Wow, jest! To hamburgir! Nie, Paweł, na pewno jest coś jeszcze? Już nic nie mam! Naprawdę, serio, to wszystko! Nie wierzę ci! Nie ufam ci! Chomik, weź! Nie męcz tego jednorożca, wydusił z siebie wszystko, co miał! To są same kłamstwa, Paweł! Ja wiem, że jednorożec skrywa jeszcze coś! Abrakadabra! Dawaj, wyciągaj! O, co my tutaj znajdziemy? Co? Syrenka Smokey Eye! Nie, chomik, skąd ty to wiedziałeś? Ponieważ nadciąga nowa seria. Kto pamięta syrenkę Smokey Eye? Pisze w komentarzu Smokey Eye! I znowu będę musiała pracować, a tak fajnie było na urlopie. Następny! Dobra, złaś! I co tutaj jest, chomik? Wow, on miał łopatę do Minecrafta? A więc to on ukradł moją łopatę z Minecraft? Widzowie, pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał Chomik Świr! Już niedługo nadchodzą niesamowite odcinki ze świata Minecraft! I będę tam głaskał owieczki! Głaskał owieczki! Chomik, kto ci pozwolił reklamować się na moim kanale? Zamknij japę, Paweł! I otwieraj kolejnego Poparus! No dobra, został mi ostatni Poparus do otwarcia. Szczotką do kibla chyba tego nie otworzę, ale powiem wam naprawdę, jest tutaj mocno na tym odcinku. Wiele Poparusów wyskoczyło. On ma tutaj taką tackę piękną. Podano do stołu. Ale ciekawe, co z niego wyleci. Kurczę, to jest smok z irokezem. I jeszcze dwa takie elementy piękne. Hot dog. Kość. Dobra, Paweł, dawaj go na tron! Ciśnij! Wyduś to z siebie! Na zatwardzenie? Najlepsza jest apokunktura! Uczyłem się tego, jak byłem w Chinach, tak? W Chinach nauczyli mnie tajemniczej sztuki apokunktury! O kurczę, ja bym się troszkę bał na miejscu tego Poparusa, ale skoro chomik mówisz, jesteś licencjonowanym apokunkturzystą, no to spoko! Posiedzieć tak 50 minut i wszystko się ułoży. Dobra, on siedzi z tymi szpilami wbitymi, mam nadzieję, że zadziała. Zobaczmy, co tam u pozostałych. Poparus! Słuchajcie, wszyscy macie pamiętać, że w Minecraft najważniejsze są owieczki. Kurde, wygląda na to, że chomik świr robi im wykład z Minecrafta. No dobra, i zobaczmy, co tam się ukryło w środku. Uwaga, tajemnica się zaraz rozwiąże i... Ja jestem fagata seksu spod konina.